jak się robiło zdjęcia, na przykład zakładowe portówki, bo książkę wpisywała pani ta i ile zapłaciła, numer wpisywała do książki i opisała, jak ta osoba wygląda. Coś tak, takie rzeczy, które na przykład ma, czy w okularach, czy ma bluzkę, kratkę, musiała znaczyć, bo jak numerała później, to nie wiedziała, kto to jest. To musiał być numer zamówienia, kto to robił i opisać w książce, jak ta osoba wygląda. To pani Stanisława, która robiła zdjęcie pani Urbana, to one sobie tam wpisywały. A później, jak już były, proszę panią, już porobione zdjęcia, ta pani, co kopiowała, na odwrocie napisała zlecenie. Ołówkiem takim zwykłym, na odwrocie, żeby wiedzieć, do której koperty włożyć. Proszę pani, to też nie było takie. A proszę pani, film jak wywołałam, to pani, ja musiałam sama po ciemku ołówkiem chemicznym pisać na końcu. Po ciemku? No bo ja który film do której koperty wsadzę? To proszę panią, rozciągałam film. Najgorzej było z tym Ambrosko, bo to była końcówka taka, że miałam gdzie zaznaczyć. Wie pani, co wypust wygląda? To tam zaznaczyłam numer zamówienia. Tylko przy czerwonym przyjrzałem, jaka przynajmniej czerwona czułość światła. I patrzę, jaki numer i po ciemku musiałam pisać. Jak pani w jasności napisze? Ja to numerowałam, nie tego nikt chciał robić. Ja sobie zapisałam chemiczne ołówkiem i wiedziałam, z której koperty wyciągałam. I jak filmy wyschły, to ja wsadziłam do tej koperty, kto zamówił. Musiałam mieć numer zamówienia na końcu filmu, musiałam napisać. O, widzi pani, taka praca była, to nie było takie. Tak. A kliszak? A kliszak, proszę panią, to już klisze to było u pani, opisywała pani ta, bo robiła zdjęcia. Bo robiło się tylko zakładowe zdjęcie na kliszach. Bo tych, a małopolskowe to wie pani, już jeszcze były wcześniej te zruszczanki. No. To, ale to opisywała się, jak ta osoba wygląda, na przykład tak, tak, tak. I popatrzyła, jakieś rzecz znaczącą, żeby wiedziała, kto to jest. Czy okulary, czy długi włos ma, czy ma jaką bluzkę, czy to. I to opisała wszystko, taką książkę prowadziła, od razu wiedziała, gdzie.